koziarska. Drużyna to jest Wrocław, niegdyś drużyna Czarni Sosnowiec, ale to miało miejsce kilka lat temu. Teraz powróciłaś, no można powiedzieć tutaj, żeby na dawnych swoich gościach zagrać mecz. No i 2-1, wynik na korzyść Sosnowca i czegoś chyba zabrakło. Tak, zabrakło ci tam skuteczności przede wszystkim. Zdołałyśmy wyrównać niestety po kontratach, postawiliśmy na jedną kartę i po kontratach dostałyśmy drugą bramkę i to już cięło nam skrzydła. W klasyfikacji generalnej jest dosyć ciasno, także jeszcze wiadomo, nie wszystko stracone. Jesteście w czołowej szóstce cały czas. Zobaczymy jeszcze, jak jutrzejsze starcia się ułożą. No na razie małe potknięcie, bo była seria wygranych od początku, jeśli chodzi o tą kolejkę wiosenną. No i za tydzień ciężki rywal, bo wiem, Łęczna do Was przyjeżdża. Tak, z Łęczną zawsze grałyśmy przed kilkoma laty. Rok po roku grałyśmy z nimi o trzecie miejsce zawsze. Tak, mecz był taki decydujący. I gdzieś zawsze udawało się tej Łęcznej wygrać tą jedną bramką. I teraz chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić na naszą korzyść i nastawiamy się, że ten mecz gramy u siebie i wygramy go na 100%. Damy się wszystko i chcemy być w czołówce, chcemy zdobyć medal. Zobaczymy, czy tak będzie. My na pewno przeprowadzimy dla Was transmisję z tego meczu już za tydzień w sobotę. AZS Wrocław kontra GKS Górnik Łęczna. Zapadają się nie lada emocje i naprawdę taki hit kolejny, można powiedzieć, rundy Ekstraligi. No, na pewno będzie hit kolejki. My zapewnimy dużo emocji z pewnością. Gramy u siebie jesteśmy mocne i wierzymy w to, że jednak nam się uda zdobyć 3 punkty i wskoczyć do góry. Także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno emocje będą nie lada. No i cóż, zapraszamy bardzo serdecznie na to spotkanie. Tak jest. Widzimy się już niedługo we Wrocławiu.